UFO. Dlaczego mamy uwierzyć? Latające talerze, kiedy pojawiły się po raz pierwszy? Czy ujawniane tajemnice odsłonią prawdę? Istnieją dowody na istnienie latających talerzy, wizyty kosmitów na Ziemi? Czy UFO atakują rosyjskie samoloty? Czy można wytłumaczyć te zjawiska? Tego wieczoru zanotowaliśmy ruchy płyty tektonicznej. Czy mamy do czynienia z oszustwem? Łatwo spreparować takie fotografie. Czy obcy porywają ludzi? To, co widziałem, było prawdziwe. Czy możemy ich usłyszeć? Nie wykluczamy, że jest to sygnał od obcej inteligencji. Czy nas obserwują? Dlaczego mamy uwierzyć? Początki, czerwiec 47, stan Waszyngton, spotkanie z prywatnym samolotem. Zaobserwowano dziwnie wyglądające statki powietrzne w pobliżu góry Rainier. Poruszały się szybciej od jakiegokolwiek samolotu. Zdumiony pilot musiał wylądować. To, co zobaczył Kenneth Arnold, otworzyło nową epokę. Wiadomość dostała się do prasy. Obiekt został nazwany latającym talerzem. Mnożyły się doniesienia o kolejnych spotkaniach. Ani karabiny, ani czołgi, czy bomby nie dadzą im rady. Wojna światów. Wojskowi z powieści bali się inwazji z kosmosu. Prawdziwi wojskowi straszyli świat wybuchem wojny. Panika zmagała się. Chyba niedługo pojawią się tu. Słuchowisko z 1938 roku spowodowało panikę. Jego twórca Orson Welles musiał wygłosić publiczne przeprosiny. Byłem zaskoczony, że historia, którą znają z komiksów i opowiadań nawet dzieci, wywarła tak wielkie wrażenie na radiosłuchaczach. Wojskowi specjaliści nie potrafili wyjaśnić tych zjawisk. Równie bezradne były eskadry lotnicze Stanów Zjednoczonych, które pojawiające się nad Europą UFO nazwały Foo Fighters. Widzieliśmy dziwne obiekty na przełomie listopada i grudnia 1944 roku. Przelatywały w pobliżu skrzydeł samolotu. Widziałem jeden przypominający białe światło. Wielu innych ludzi także mówiło o tych zjawiskach. Widzieli czerwone światła, czasami zielone. Niektórzy nawet próbowali ścigać je, ale nigdy nie udało im się ich dogonić. Skręciliśmy w jego stronę. Ono też skręciło. Próbowaliśmy innych manewrów, ale to poruszało się tak jak my. Próbowałem namierzyć to coś celownikiem, ale nie mogłem. Lecieliśmy samolotem Mosquito, który może rozwinąć prędkość 450 węzłów. Próbowaliśmy się kilkakrotnie zbliżyć do tego czegoś, ale nie daliśmy rady. Tajemna broń Niemców, złudzenie optyczne, naturalne zjawisko, śledztwo nie przyniosło wyników. Nikt nie wie, czy to było złudzenie, czy statki obcej cywilizacji, czy niemieckie obiekty kierowane z Ziemi, ale przez 50 lat nie widziałem czegoś takiego. Sądzę, że były to niezidentyfikowane obiekty latające. Świecące kule przestały się pojawiać po wojnie. Inne zjawiska trwały nadal. Życie w powojennej Ameryce toczyło się spokojnie. Jednak narodowe służby bezpieczeństwa były w stanie gotowości. Czy Rosjanie szpiegują Amerykę? Czy Wielki Brat obserwuje nas? Pojawienie się UFO w pobliżu tajnych baz było niepokojące. Stanowiło zagrożenie dla badań nad energią jądrową. Strach przed konfliktem atomowym osiągnął apogeum.
Radzieccy agenci i komunistyczni wywrotowcy mogli być wszędzie. Każdy mógł być obcym. Wyglądali tak samo jak my. Czy mógłby pan mi powiedzieć... Słucham, towarzyszu. Nic, nieważne. Raporty ze spotkań z UFO i relacje filmowe świadków nie trafiały do policji czy naukowców. Przez 22 lata stanowiły materiał w śledztwie prowadzonym przez armię. Przyświecały temu dwa cele zapisane na pierwszej stronie tzw. błękitnej księgi. Po pierwsze, próbowano sprawdzić, czy UFO stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Po drugie, chciano stwierdzić, czy spotkania z UFO mogą dostarczyć nowych rozwiązań technicznych, które dałoby się zbadać i wykorzystać. W roku 69 zamknięto śledztwo. Wnioski? Nie ma zagrożenia. Zbyt mało danych. Otrzymali informacje o 3210 spotkaniach z UFO. Każdy z nich było zaliczany do odpowiedniej kategorii. 210 z tych zbadanych przypadków zostało nazwanych niewytłumaczalnymi. 10% zakwalifikowano jako niewystarczające dane. Stwierdzili, że czym dokładniejsze dane, tym częściej zjawisko pasuje do kategorii niewytłumaczalne. Co sekretarz obrony powietrznej ogłosił opinii publicznej? Powiedział, że na podstawie tego raportu nie można stwierdzić, że żaden obiekt, który można by nazwać latającym talerzem, nie pojawił się nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Ziemia kontra latające talerze. Ci, co wierzą, czekają na znak. Sceptycy poszukują dowodów. W końcu je otrzymali. To było porażające. To była chyba najbardziej niesamowita chwila w mojej karierze. Uszkodzone dokumenty, które Brytyjczyk Tim Good otrzymał w roku 1987, wydawały się dostarczać odpowiedzi. Supertajne dokumenty dotyczyły kontaktu Amerykanów z obcymi. Ci, którzy tym kierowali, nazwani zostali wspaniałą dwunastką. Adresatem dokumentu był prezydent-elekt Eisenhower. Dotyczą one odnalezienia obcych istot w Nowym Meksyku w 1947 roku. Nastąpiła katastrofa latającego talerza. Znaleziono go 75 mil na północny zachód od poligonu Roswell. Wrak był niepodobny do niczego, co stworzył człowiek. W czasie jego przeszukiwania znaleziono ciała czterech obcych. Wiadomość o katastrofie wydostała się na zewnątrz. Pozostałości wraku zostały przeniesione do różnych ośrodków badawczych. Dla opinii publicznej przygotowano uspokajające wyjaśnienia. Cywilni świadkowie zostali dokładnie przesłuchani. Nie ma wątpliwości, że znaczenie tego faktu jest monumentalne. Po raz pierwszy coś takiego ujrzało światło dzienne. To fantastyczne. Mamy dowód, że istnieją talerze latające, że obcy odwiedzają Ziemię. Wiemy, że naszą planetę odwiedzili przybysze z kosmosu. Rząd nie tylko wie o tym, ale od 1947 roku dysponuje dowodami w postaci wraku i ciał pozaziemskich istot. Wystarczyło mi 10 minut, obejrzałem te dokumenty, porównałem z innymi, które posiadam z tych czasów i stwierdziłem, że nie mogą być autentyczne. Krytycy twierdzą, że mamy do czynienia z inteligentnym oszustwem. Podpis prezydenta Trumana pochodzi z późniejszego autentycznego dokumentu.
Każdy, kto miał choć trochę do czynienia z analizą dokumentów, wie, że dwa podpisy tej samej osoby nigdy nie są identyczne. Zdaniem sceptyków, podpis pochodzący z innego, późniejszego dokumentu został wycięty przez oszusta i połączony z fałszywym dokumentem, aby przydać mu autentyzmu. Mówią, że podpis ten jest identyczny z podpisem na inny dokumencie, do którego udało mi się dotrzeć. Kiedy porówna się te dwa podpisy, od razu rzuca się w oczy, że nie są identyczne. Ale nawet niedowiarkowie nie są do końca przekonani. Dla mnie podpis rozstrzygał wszystkim, jednakże muszę przyznać, że ktokolwiek sfabrykował ten dokument, jeżeli to zrobił, musiał naprawdę coś wiedzieć. Nie mogło być inaczej. Te papiery mają za zadanie o czymś nas poinformować. Ich treść może być w pewien sposób zgodna z prawdą. Żeby dowiedzieć się, co kryją rządowe archiwa poświęcone UFO, grupa ludzi zwróciła się do sądu. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zaprotestowała, składając oświadczenie pod przysięgą. Sędzia odmówił zgody na zapoznanie się z nimi. Złożyliśmy prośbę o możliwość przejrzenia 21-stronicowego oświadczenia, do którego sędzia często się odwoływał. I w końcu je dostaliśmy. Kłopot polega na tym, że większa część dokumentu została utajniona. Wszystko było zamazane na czarno. 3/4 dokumentu pozostało ukryte, ukryte za czarną zasłoną. Pod spodem nie było nic. Dobrze to przygotowali. Zdaniem rządu nie musimy wiedzieć, dlaczego nie powinniśmy wiedzieć. Oświadczenia w prasie napisano na podstawie dokumentów FBI, które zaprzeczyło, że jest zaangażowane w problematykę UFO. Dopiero ustawa o wolności informacji pokazała, że oni kłamali. Poświęcili temu 1100 stron dokumentów. CIA zaprzeczyła, że interesuje się tą sprawą. I nagle okazało się, że dysponuje wieloma tysiącami stron z informacjami o UFO, zbieranymi od roku 1940. To jasno wskazuje na to, że byli mocno tym zainteresowani. W archiwach prywatnego Centrum Badań nad UFO znajduje się 100 tysięcy doniesień. Oficjalna nauka ignoruje je. Po 20 latach pracy w tej dziedzinie jestem przekonany, że mamy do czynienia z niezrozumiałymi zjawiskami, które są ignorowane przez naukę, nie przez opinię publiczną. Naukowcy sami sobie robią krzywdę. Dokumenty pokrył kurz. Rządy zrezygnowały z prowadzenia aktywnych obserwacji. Rosja, marzec 1990 roku. Samoloty przechwytujące zostały wysłane, aby zbadać pulsujące światła na niebie na północny wschód od Moskwy. Przez 3,5 godziny obserwowali UFO, które poruszało się z prędkością prawie 5000 km na godzinę. Ekrany naziemnych stacji radarowych nie zanotowały żadnego obiektu. Na termogramach zarejestrowano coś, ale monitory radarowe pozostały ciemne. Sfotografowano UFO. Te utajnione dokumenty stanowią dowód dla dowódcy sił powietrznych. To jedyny udokumentowany przypadek spotkania. Wszystkie pozostałe sygnały pochodzące ze źródeł cywilnych albo wojskowych to przeważnie relacje świadków. To jedyny przypadek, gdzie dysponujemy konkretnym dowodem. Piloci nie próbowali ostrzeliwać UFO. Jeżeli nie narusza to naszych instrukcji, mamy niepisaną zasadę mówiącą, żeby prowadzić wyłącznie obserwacje i nie strzelać do UFO. Nie były to na pewno zachodnie samoloty szpiegowskie. Wykluczyliśmy możliwość, że był to amerykański samolot szpiegowski. Mieliśmy do czynienia z zupełnie inną charakterystyką radarową. Samoloty zwiadowcze zachowują się normalnie, jeśli chodzi o prędkość i zdolność manewrowania. Natomiast UFO są zupełnie inne. W archiwach przechowuje się wiele danych.
Ten pilot zaobserwował światło zmierzające w jego stronę. W tej sytuacji doszło do kontaktu. Samolot zaczął opadać. Po lądowaniu stwierdzono uszkodzenie lewego skrzydła. Od roku 1977 Ministerstwo Obrony zgromadziło wiele doniesień o UFO. Mają tam nadzieję wykorzystać obcą technologię dla celów wojskowych. Poszukiwania trwają. Czy to UFO, czy ćwiczenia artylerii? Masowe obserwacje UFO nie są niczym nowym na wschodzie. Czy to UFO, czy balon? To zdjęcie nigdy wcześniej nie publikowane na zachodzie pokazuje UFO nad parlamentem w Wilnie, stolicy Litwy. Unosiło się bezszelestnie, a potem wydawało się lądować. Poruszało się jak normalny helikopter lub samolot. O świcie miejscowi milicjanci nakręcili kolejny film. Tak wygląda nocny gość w powiększeniu. Setki osób obserwowało gigantyczne UFO nad Pietrozawodskiem w północno-zachodniej Rosji w 1977 roku. Badania wykazały, że było to złudzenie optyczne. Ludzie widzieli spalający się w atmosferze fragment statecznika sztucznego satelity. Dla członków Rosyjskiej Akademii Nauk tego typu fenomeny są warte dokładnego zbadania. Oprócz badań prowadzonych przez armię, kierujący z ramienia rządu badaniami naukowymi koordynują w całym kraju zbierane informacje, aby poddać je potem naukowej analizie. Główny Komitet Badań nad UFO zbiera dane z 10 jednostek naukowych. Nasze badania przebiegają dwutorowo. Po pierwsze, analizujemy informacje o UFO, a po drugie, w niektórych przypadkach prowadzimy badania w terenie. W tym miejscu badania prowadzi się już od 12 lat. Pasażerowie jadącego pociągu zauważyli niezidentyfikowany obiekt. Tajemniczy pojazd wylądował w tym właśnie miejscu. Profesor Simiakow, biolog, twierdzi, że spowodowało to zmiany w środowisku. Oto jedno z pierwszych miejsc lądowania, w którym prowadzimy wiele interesujących badań. Prowadzimy tu eksperymenty fizyczne i biologiczne. Okazało się, że żywe stworzenia omijają to miejsce. Różdżkarze natrafili na punkty niezwykłej koncentracji energii. Po 20 latach badań wciąż obserwują podobne zjawisko. Od rozpoczęcia badań w Ziemi nie trafiono na najmniejszy ślad życia, nie ma nawet bakterii. Podobno w miejscu lądowania czas biegnie szybciej. W próbkach ziemi pobranych z tego obszaru znaleziono dziwne, niewielkie kulki. Według Simiakowa zawierają one obce DNA, są nasionami życia. Wyniki analiz przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych nie są jednoznaczne. Mówią o nieznanym pochodzeniu lub zwykłych częściach systemu chłodzenia. Niektórzy naukowcy wierzą jednak, że w tym miejscu znaleziono przykład kosmicznej mikrotechnologii. Walia, rok 1974.
Czy istnieje naturalne wyjaśnienie tajemnicy? Czy UFO lądowało w tym miejscu? A może to zbieg okoliczności? Meteor, jednocześnie trzęsienie Ziemi? Nie mam pojęcia, co się wtedy działo, naprawdę, ale nie wydaje mi się, żeby to było trzęsienie ziemi. To nie mogło być trzęsienie ziemi. Nie tylko Roberts przeżył coś dziwnego. Hugh Edwards widział na wzgórzach latający talerz. Zobaczyłem, jak ten obiekt wielkości autobusu leci ponad wzgórzami. Na obydwu krańcach był węższy niż w środku. Leciał nad wzgórzami w kierunku drogi, zaczął obniżać lot, pomyślałem, że się rozbije. I potem zniknął gdzieś w dolinie. Słyszeliśmy już o latających talerzach, więc pomyślałem, że to musiało być właśnie to. Jedynym dźwiękiem, jaki wydawał, był cichy szmer. Byłem zaskoczony, widząc coś takiego. Po bliskiej wiosce pielęgniarka rejonowa pomyślała, że rozbił się samolot. Wydawało mi się, że rozbił się samolot. Pomyślałam, że nasza pomoc może być potrzebna. Zawołałam wtedy córki, wsiadłyśmy do samochodu i pojechałyśmy właśnie w tamtym kierunku. Ujechałyśmy spory kawałek drogi, kiedy spostrzegłyśmy na zboczu góry lśniącą pomarańczową kulę. Zatrzymałyśmy się i patrzyłyśmy na nią. Myślałyśmy, że to może płonący samolot. Byłyśmy pewne, że to samolot, że będzie tam wiele ciał. Byłyśmy nawet przygotowane na udzielenie komuś pomocy. Zaskoczył nas widok tej świecącej pomarańczowej kuli. Nie było płomieni. Zrozumiałyśmy, że nie patrzymy na płonący samolot. To miało zbyt jednorodny kształt. Było idealnie okrągłe. Nie widziałyśmy ognia. Jedynie światło pulsowało na pomarańczowo i czerwono. Zauważyłyśmy też kilkanaście drobnych światełek zmierzających między wzgórzami w kierunku tej kuli. Zastanawiałyśmy się, czy ktoś dotarł tu przed nami, aby sprawdzić, co to jest. I doszłyśmy do wniosku, że żadna ekipa ratunkowa z miasteczka nie mogła zlokalizować tego obiektu i dotrzeć do niego wcześniej od nas. Nikt nie dałby rady tak szybko zwołać ludzi i zorganizować pomocy, ani dojechać do kuli szybciej od nas. To byłoby niemożliwe. Nie zorganizowano żadnej ekipy ratunkowej. Nie znaleziono żadnych śladów. Zjawiskiem zainteresował się jeden z astronomów. Ron Madison zwykle obserwował tylko meteoryty. Tym razem miał szansę, aby zdobyć bliższe informacje. Zarówno od świadków, jak i z badań w miejscu zderzenia z Ziemią. Myśląc, że uderzeniu takiego fragmentu skały powinna towarzyszyć eksplozja, próbowaliśmy oszacować jej potencjalną wielkość. Wyszło nam, że jej siła powinna być równa wybuchowi 600 ton trotylu. Nie zaginął żaden samolot RAF-u. Nie znaleziono żadnych śladów. Dziwne złudzenia w górach Bala. Dostaliśmy listy z Penzance, Północnej Irlandii i Derby. We wszystkich mówiono o widocznym na niebie obiekcie, świecącym prawie tak jasno jak księżyc, poruszającym się z szybkością samolotu i ciągnącym za sobą smugę dymu, tak jakby zaraz miał się rozbić. Kilka dni później zorientowaliśmy się, że miasteczko jest położone niedaleko uskoku Bala, który ciągle jest aktywny, ale pozostawał stabilny przez wiele tysiącleci. I akurat tego wieczoru, kiedy wszystko się stało, nastąpiły ruchy tektoniczne w obrębie uskoku. To zbieg okoliczności.
Ogniste kule na niebie i drgania skorupy ziemskiej wzdłuż uskoku. Jedno i drugie nastąpiło jednocześnie. I to wszystko. Zatoka wiatru, Floryda, listopad 1987 roku. Niespodziewana wizyta w Dniu Weteranów. Tajemniczy pojazd, trzy razy większy od domu. Budowniczy Ed Waters sfotografował swoim polaroidem niecodzienne zjawisko. Były to pierwsze z wielu zdjęć pokazujących jego spotkania z UFO. Napisał o tym dwie książki. Świat miłośników UFO pełen jest oszustów. Ed jest jednym z pierwszych na liście podejrzanych. Nie pozwolił nam pokazać swoich zdjęć, ani przeprowadzić z sobą wywiadu. Gulf Breeze to miejsce dla prawdziwie wierzących. Park przymorski. Po drugiej stronie zatoki znajduje się wojskowe lotnisko. Często przelatują tu także samoloty cywilne. W cichym miasteczku te niezwykłe wydarzenia wywołały sensację. W listopadzie 1987 roku opublikowaliśmy pierwsze zdjęcia z Gulf Breeze. Zastanawiałem się, co można by o nich powiedzieć, ponieważ chcę komentować wszystko, co się dzieje w okolicy. Przyszli moi współpracownicy, powiedziałem im, nie uwierzycie, co opublikujemy w tym tygodniu w gazecie. Pokazałem im te zdjęcia, a oni odpowiedzieli, że widzieli na niebie dokładnie to samo. Wielu ludzi widziało wtedy to zjawisko i to zarówno pierwszej nocy, kiedy Ed robił swoje zdjęcia, jak i później, gdy cała sprawa nabrała już rozgłosu. Widziałam trzy obiekty w dzień i ponad 100 nocą, wszystkie w pobliżu Gulf Breeze. Widziałam ponad 170 obiektów. Wyglądały jak czerwone albo biało-czerwone światła. Wszystkie nad Gulf Breeze. Zobaczyłam srebrzysty latający obiekt, którego nie mogłam zidentyfikować. Nigdy nie widziałam czegoś podobnego. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie wiem, co o tym myśleć. Zdaniem części mieszkańców, niektórych z tych zjawisk mogą być po prostu dowcipami robionymi przez pracowników bazy marynarki wojennej w Pensacola. Obszar powietrzny nad zatoką jest wyjątkowo zatłoczony. Kto wie, czy ludzie nie obserwowali nowych typów samolotów. Latające oczy. Czy zwykły człowiek potrafiłby rozpoznać bezzałogowy pojazd zaprojektowany do szpiegowskich rekonesansów i innych tajnych misji? Tego typu fotografie są łatwe do podrobienia, jeżeli autor zna się chociaż trochę na robieniu zdjęć i dysponuje styropianowym modelem i odpowiednim aparatem fotograficznym. Zrobienie takich zdjęć było bardzo proste. Ed Waters miał Polaroida 108 i w tym aparacie łatwo jest naświetlić film dwukrotnie. Wystarczy, że nie wyjmie się go z kasety, tylko przesunie i zrobi zdjęcie po raz drugi na tej samej klatce. Fotografujesz UFO w atelier, a potem robisz fotografię w plenerze, wywołujesz i masz gotowy dowód na spotkanie z UFO. A co o zdjęciach Eda myśli fachowiec?
Bruce McAbee jest fizykiem pracującym dla rządu. Wierzy w istnienie UFO. Poświęcił temu zagadnieniu wiele publikacji. Według niego te fotografie nie są oszustwem. Zbadałem już wszystkie filmy i taśmy wideo nakręcone przez Eda Watersa. Analizowałem większość taśm wideo zrobionych w tamtym rejonie. Ląduję tu. Uważam, że filmy i fotografie zrobione przez Eda są prawdziwe. Analizowałem je bardzo dokładnie, biorąc pod uwagę wszystkie głosy krytyczne. Nie mam powodów, aby mieć jakiekolwiek wątpliwości w tym względzie. W baseballu wystarczą trzy błędy i wypadasz z gry. Pierwszy błąd Eda w domu, w którym kiedyś mieszkał, znaleziono model latającego talerza. Błąd drugi, młody człowiek, Thomas Smith, twierdzi, że widział, jak Ed fałszował fotografię UFO. I błąd trzeci, my także potrafiliśmy zrobić takie zdjęcia, łącznie z tymi najtrudniejszymi, na których UFO unosi się nad drogą. Trzy błędy i wypadasz z gry. Ludzie obserwują niebo zarówno na Florydzie, jak i na całym świecie. Chcą wiedzieć, czy istnieją inne cywilizacje. Poszukują znaku, nadziei, nawet zbawienia. Coraz więcej pojawia się znaków, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Jeżeli doniesienia o życiu na Marsie będą prawdziwe, to okaże się, że życie jest o wiele powszechniejszym zjawiskiem niż myślimy. Korzystając z równania Drake'a, naukowcy potrafią podać liczbę cywilizacji, które mogą zamieszkiwać wszechświat. Profesor Drake wyjaśni nam poszczególne składowe równania. Najpierw należy podać liczbę układów gwiezdnych w naszej galaktyce. Czym więcej gwiazd, tym więcej potencjalnych źródeł energii. Niektóre z tych gwiazd mają planety. To druga zmienna, liczba systemów planetarnych. Musimy teraz zastanowić się, na ilu planetach w każdym systemie może powstać życie. I kolejna liczba to frakcja planet, na których rozwinęła się inteligencja. Potrzebna jest także frakcja planet, na których inteligentne istoty rozwinęły technologię. Przez jaki okres taka cywilizacja może przez nas zostać wykryta? Być może została już dawno zniszczona przez jakiś kataklizm kosmiczny albo globalną wojnę jądrową. Najprawdopodobniej nie możemy jej wykryć, ponieważ jest tak zaawansowana technologicznie, że nie marnuje energii i żadna jej część nie wydostaje się w kosmos. I dlatego nie możemy ich znaleźć. Konieczny jest więc jeszcze jeden współczynnik. Przez L oznaczyłem czas, w którym cywilizacja może zostać wykryta. Teraz wystarczy podstawić odpowiednie wartości, przemnożyć i otrzymamy poszukiwaną liczbę cywilizacji zamieszkujących wszechświat. Ta liczba może wzrosnąć. W zeszłym roku odkryto 7 nowych planet. Jedna z nich jest wielkości Jowisza, inna okrąża czwartą co do odległości od Słońca gwiazdę 51 w konstelacji Pegaza. Odkryto też giganta w pobliżu PSR 1257 plus 12. Według ostatnich wyliczeń liczba galaktyk może sięgać 50 milionów. Liczba możliwych do wykrycia cywilizacji szacowana jest w miliardach miliardów. Niestety nasza planeta znajduje się na peryferiach galaktyki, nie jest zbyt dobrze widoczna, tylko na nielicznych planetach ktoś mógłby odebrać nasze sygnały. Prawdopodobnie my pierwsi usłyszymy obcych. Program SETI służy właśnie poszukiwaniu sygnałów od obcych cywilizacji. Rozpocząłem nasłuch w 60 roku. Na całym świecie rozpoczęto wtedy budowę radioteleskopów. Odkryto właśnie wspaniałe możliwości radioastronomii, a postęp techniczny umożliwił skonstruowanie bardzo czułych odbiorników. Dzięki rozwojowi nowych metod obserwacji i wykorzystaniu radioteleskopów uzyskaliśmy możliwość dokonywania niezwykle precyzyjnych analiz.
Przekroczyliśmy pewną granicę i nasze poszukiwania nabrały sensu. Nie musimy w tej chwili bardzo się wysilać, żeby znaleźć obcych. Jeżeli są podobni do nas, usłyszymy ich. Fakt korzystania z naszej aparatury na Ziemi ma tylko jedną wadę. Cały czas odbieramy sygnały emitowane przez inteligentne istoty, czyli przez nas samych. Był to krótki sygnał, 30 razy silniejszy od tła, odebrany tylko na jednej częstotliwości. Analizowaliśmy dane z 3 dni, począwszy od 15 sierpnia 1977 roku. Przeglądałem wydruki i zaznaczałem sygnały, które były silniejsze od reszty. I nagle trafiłem na zapis wyjątkowo mocnego sygnału. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Byłem zaskoczony. Bezwiednie napisałem na marginesie wow. Jeżeli sygnał został odebrany tylko na jednej częstotliwości, oznaczało to, że albo mamy do czynienia z jakimś kosmicznym ewenementem, albo został on wytworzony w jakiś sztuczny sposób. Zaczęliśmy wtedy prowadzić nasłuch, używając nowoczesnej aparatury. Przeczesaliśmy dosłownie ten sam obszar nieba, ale wtedy już nic nie usłyszeliśmy. Sprawdzili sprzęt i uzyskane wyniki. Badania wyeliminowały zakłócenia, sygnały sond kosmicznych czy jakiekolwiek inne ziemskie źródło. Wykluczyliśmy możliwość, że sygnał pochodził z przestrzeni okołoziemskiej. Jego źródłem nie był też żaden samolot przelatujący w pobliżu teleskopu. Nie wykluczamy, że mógł być to sygnał od jakiejś obcej, inteligentnej cywilizacji. Nawet gdybyśmy nawiązali kontakt, w jaki sposób moglibyśmy poruszać się w kosmicznej pustce? Niektórzy naukowcy znają na to odpowiedź, na przykład poprzez tunele. Wyobraźcie sobie, że ten balon to nasz wszechświat. Żyjemy na jego powierzchni w trójwymiarowej przestrzeni. Nie wykluczamy istnienia tuneli, przez które można by przenosić się z jednego punktu do drugiego, leżącego po przeciwnej stronie balonu. To właśnie umożliwiłoby podróże międzygwiezdne do najodleglejszych zakątków wszechświata, tak jak można wyobrazić sobie przemieszczenie się na drugą stronę balonu, a zagięcie przestrzeni. Ta kartka to nasz wszechświat, a my chcemy dostać się z punktu A do punktu B. Normalnie trzeba by poruszać się prostoliniowo między tymi punktami i byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli zgiąć przestrzeń w innym wymiarze, tak aby te punkty znalazły się blisko siebie. Wystarczyłoby wtedy zrobić dosłownie krok. Takie zakrzywienie przestrzeni umożliwia zbliżenie do siebie dwóch oddalonych punktów. Te rozważania pozostają dla nas czystą teorią. Na razie potrafimy tylko wysyłać próbniki w przestrzeń okołoziemską, aby przekazywać informacje i zbierać rozmaite dane. Czy obce cywilizacje robią to samo? Zagorzali zwolennicy UFO twierdzą, że od dawna jesteśmy obserwowani. Wskazują na materiały opublikowane po locie promu Discovery we wrześniu 1991 roku. Film ukazuje statek kosmiczny uciekający przed jednym z ziemskich satelitów. Początek kosmicznej bitwy. Obserwowany obcy pojazd przyspieszał i błyskawicznie zmieniał kurs. Niestety, chyba znów moc nie była z nami. Można podać zupełnie prozaiczne wyjaśnienie. Te same zjawiska fizyczne, które spowodowały kosmiczną bitwę, mogliśmy zauważyć obserwując kometę, która pojawiła się w pobliżu Ziemi i była najjaśniejsza od 20 lat. Na czym polega podobieństwo? Ten typ ciał niebieskich składa się ze skał i lodu.
kiedy zbliżają się do Słońca, lód zaczyna topnieć i przechodzi bezpośrednio w gaz. To zjawisko powoduje powstawanie sił, które zaburzają orbitę komety i utrudniają przewidywanie kierunku jej ruchu. Na promie kosmicznym znajduje się od 5 do 7 osób. Zachowują się tak samo jak na Ziemi. Oddychają, jedzą, piją i wydalają. Zużyta woda jest gromadzona w zbiornikach i od czasu do czasu usuwana na zewnątrz. W przestrzeni kosmicznej ciecz natychmiast zmienia się w lód. Gdy trafi w strefę oddziaływania promieni słonecznych, sublimuje, przechodząc bezpośrednio w stan gazowy. To generuje powstanie określonych sił. Tworzą się takie niby silniczki odrzutowe. To samo dzieje się, gdy kometa zbliża się do Słońca. Nie była to więc inwazja kosmitów. Nasza sonda Pionier opuszcza Układ Słoneczny. A jak mogłyby wyglądać sondy obcych? Może tak, jak ten meteoryt widziany nad Kitt Peak w Arizonie? W 1991 roku być może zaobserwowano tam statek kosmiczny. Może była to misja zwiadowcza? W ciągu jednego tylko roku mamy do czynienia z wieloma tysiącami tego typu zjawisk. Rejestrujemy tylko niektóre z nich. Pozostaje nam więc tylko obserwować niebo i czekać.